Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza FC. Nadszedł dzień dzisiejszy. Dziś rozpoczynają się tocy FIFA 22 FIFA, która mi osobiście upłynęła bardzo szybko. No, bo jednak tocy to już jest ten etap powoli kończący, oczywiście nie ostatni i ostateczny, ale powoli kończący, jak widzieliście, czas minął, zatem możemy e, przejść do dzisiejszego odcinka, który będzie odcinkiem, oczywiście z głosowania. Mam zatem nadzieję, że taki materiał Wam się spodoba. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie ten kanał po więcej materiałów, także za Ultimate Team, które będą pokazywały się e, podczas toców. Myślę, że jakiś draft, wyzwania i tak dalej podczas toców też tutaj wrócą. Nie będzie tylko kariery. No i oczywiście kolejne odcinki kariery już niebawem. Jeżeli wiecie lub nie, trochę miałem problemów zdrowotnych, przez które jakby cały mój plan nagrywania się trochę rozpadł. No teraz mam jeszcze święta. E, wszystko wróci. Do, do fajnych publikacji, ale musicie mi dać um, dosłownie parę dni. E, w komentarzach na dole, oczywiście, także dawajcie znać, jak tam wasze głosy e, i weźcie pod uwagę, że no, te odcinki są zawsze subiektywne. Liczę na fajną dyskusję w komentarzach. Kulturalną. Dopóki wszyscy są kulturalni, możemy sobie się ze sobą nie zgadzać. Słuchajcie, aktualnie mamy oczywiście głosowanie na społeczność, ale to jest bardzo istotne, ponieważ nie tylko mamy e, informacje na temat e, tego głosowania, które jest, ale mamy informacje na temat innych głosowań. E, to, co także istotne, głosowanie na społeczność kończy się 20 kwietnia już. To jest naprawdę e, bardzo szybko, ponieważ kończy się w środę. No i pytanie, czy to, co dostaniemy 22. Czy tak jak wszyscy zapowiadali 29, tego nie wiem i nie wiem, czy to jest gdzieś potwierdzone. Chyba nie. Co istotne, dodatkowo mamy także informację, że będzie głosowanie na drużynę Premier League. Nie pamiętam, czy takowe głosowanie było. Pamiętam, że co roku te tocy Premier League pokazywane są jakoś odsłaniane w różnych miejscach w Anglii i tak dalej. E, wyciekają. Myślę, że w tym roku będziemy je znali dużo wcześniej, e, znając życie. Ale e, no, zobaczymy, jak to będzie. Będzie głosowanie na tocy i będzie głosowanie także na tocy e, Bundesligi. Ciekawy jestem, czy będziemy mieli głosowania na kolejne e, drużyny. Tego nie wiem. Ale fajnie, że będzie głosowanie na tocy Bundesligi. Ja w zeszłym roku jako jedyna osoba w Polsce miałem pamiętam głos na głosowanie Tocu Bundesligi. E, takie, e, które. E, nie wiem, czy pamiętacie, mieliśmy takie karty, e, i te karty przy, przyczepiałem na. E, tu mam akurat sztindla, no nie? E, I te karty przylepiałem na taki e, skład. E, to było bardzo fajne, e, aczkolwiek było to dziwne losowanie, bo na przykład nie było w tym losowaniu La, głosowaniu Lakrua, który potem. Dostał toca. Ale mamy la Ligę, słuchajcie, więc wydaje się, że wszystkie tocy em, będą tutaj głosowane. Znamy również daty toców em, Bundes, które będą 13 maja. to la liga 20 maja. Em, czyli tocy. E, czy mamy te tocy. 29 kwietnia, dobra, czyli, czyli trochę dłużej to będzie trwało. No dobra, ale słuchajcie, mamy to głosowanie. E, no to ja bym chciał móc wziąć w nim udział, tak więc mamy e, głosowanie to, społeczność. I przepraszam, co? Aktualne. A, głosuj. Dobra, już się bałem, że to jest wszystko, co nam dali. Tak więc, słuchajcie, przechodzimy em, tradycyjnie do głosowania. To, co bardzo istotne, eee, to są tocy. Ja zastanawiałem się, jak do tego podejść. I chcę podejść do tego w dwójnasób. Po pierwsze, na pewno nie chcę do tego podchodzić tak jak do Toty, gdzie uważam, że to jest na tyle ważna drużyna i na tyle są wykręcone te statystyki, że, że chcę, żeby to było jak najbardziej sportowo. Tutaj będę chciał połączyć sport z Fifą, po prostu. Żeby to były karty, które bardzo chciałbym zobaczyć ze względu na Fifę, ale także ze względu na wyczyny sportowe. Jeżeli chodzi o bramkarzy, Powiem szczerze, e, ja tu nie widzę osobiście nikogo, kto by mnie jakoś strasznie interesował. E, wydaje mi się, że Ortega miał dobry sezon, bo bardzo często gdzieś tam był wyróżniany w różnych jedenastkach, które widziałem i tak dalej. E, I powiem szczerze, wydaje mi się, że ja tutaj postawię na, e, na Ortego, chociaż z drugiej strony u Golorys, jako francuski bramkarz, to byłoby coś. Gdyby był holenderski, e, bądź z ligi holenderskiej, to bym go brał, bo by mi pasował do składu pod Timbera, ale nie ma nikogo z holenderskiej. E, teraz ino nie wezmę, bo wolałbym tu mieć Polaka, rodaka drągowskiego, e, więc, więc weźmy, dobra, weźmy Lorisa. Weźmy Lorisa. Nie lubię go, nie lubię jego klubu, ale um, uważam, że to jest ciekawy e, zawodnik, żeby go tutaj dać. Z kolejnych zawodników mamy teraz oczywiście do skompletowania linię obrony. Zobaczmy sobie nominowanych, bo tu może być parę e, ciekawych nazwisk. E, no i, i, i co my tutaj mamy? Kogo my tutaj mamy? Takiego, kogo ja na pewno widzę widziałbym wśród tych, których chciałbym dać, e, więc tak, e, pewne jest to, e, że Laporte byłby spoko i fajnie byłoby go tutaj dać i nie zobaczyć go dzięki temu w drużynie Premier League i żeby tam trafili inni obrońcy, dlatego ja tutaj dam e, Hiszpana, e, przyznam szczerze, w tym roku, mimo że, że jakby uwielbiam, to, to nie oglądałem tyle spotkań serii, A, co, co na przykład w latach poprzednich, ale Bremera na samej podstawie Ultimate Team widywaliśmy naprawdę wielokrotnie, yy, więc dam go tutaj. Czemu nie? dalej jest Biragi, którego ja jestem fanem, dlatego, że prowadziłem Fiorentinę przez wiele długich sezonów w trybie kariery w, w tym, w futbol menadżerze na telefonie, w zeszłe wakacje i do Biragiego mam duży sentyment, dodatkowo to co istotne byłaby to bardzo ciekawa opcja na boku defensywy, więc myślę, że możemy go sobie tutaj dać bez problemu jako piłkarza Fiorentiny, nie wiem czy zasłużenie, to mówię od razu i Ostatnia opcja jest dla mnie o tyle problematyczna, że no nie jestem w stanie odnieść się do występu tych piłkarzy za bardzo. W sensie no nie będę was oszukiwał. To nie są piłkarze, e, których jakoś strasznie bym kojarzył. E, oczywiście no są nazwiska, które, które znam. Typu Carter Wickers, typu Liv, może Livra Mento. Zawsze mam problem z umieniem tego, e, czy też e, Mitchell, to są piłkarze, których oczywiście się kojarzy. E, I no tylko, że, że, że nie jestem w stanie powiedzieć, który z nich najbardziej zasługuje na wyróżnienie, i to jest mój problem. E, dlatego też pójdę tutaj z. Hmm. Pójdę tutaj z. Wiecie co? Wybiorę zawodnika z niższej ligi, dlatego że dla mnie te pierwsze tocy. Ja ogólnie lubię, jak w tocach są karty, nie tylko złote. Więc wybieram tego gościa z nadzieją, że będzie miał toca niezłotego. Ehm, przechodzimy teraz do pomocników. To jest bardzo ciekawa kategoria, bo zarówno w pomocnikach mamy e, Gnabry'ego, jak i Parejo. Bardzo, bardzo ciekawe. Zobaczmy, co tutaj się dzieje w ogóle przez cały przestrzał. Bo zawodników mamy tu naprawdę sporo. Ciekawe jest dla mnie to, że nie został nominowany Mati Cash, jeżeli chodzi o obrońców. No nie? Bo wydaje się, że on spokojnie mógłby tam być. A to nie jest community to takie, jakie było kiedyś, że to byli zawodnicy, którzy nie dostawali informów. No nie? Tutaj normalnie każdy miewał te karty inform. Ale teraz tak. Patrzymy na linię pomocy, i tu rzuciła mi się w oczy jedna karta która na y dwóch zawodników, których na pewno chciałbym dać. Po pierwsze Maggin, uważam, że to jest piłkarz, który jeżeli dostanie w ogóle Totsa, to będzie bardzo fajna karta. W dodatku ja go bardzo lubię. E, bo mamy podobne postury i jak, jak na niego patrzę, to sobie myślę: kurczę, jakbym jak umiał grać w piłkę, to bym pewnie grał tak w piłkę, nie? E, nie umiem za bardzo, chociaż bardzo bym chciał, e, ale no, Magina lubię i uważam, że on w pełni zasługuje na wyróżnienie. Na pewno nie, nie, nie ma szansy na takowe wyróżnienie w barwach, e, znaczy w drużynie Team of the Year e, Premier League, więc tu my, wydaje mi się, że ma szansę. Kolejnym zawodnikiem, za którego, e, którego chciałbym wy Wybrać tu z dwóch powodów. Pierwszy to jest fifowy, bo uważam, że ta karta będzie naprawdę mega ciekawa, bo to będzie odpowiednik sekofofany, tylko wydaje się, że przystający do. Do, do kategorii toców, a drugi powód jest taki, że po prostu lubię tego zawodnika. To jest Zambo Angisa. Moim zdaniem, to jest piłkarz, którego możemy sobie tutaj dać. Fenomenalny start sezonu. Potem się to wszystko troszeczkę um, rozwaliło. W tocach seria moim zdaniem nie powinien się znaleźć, ale do takiej drużyny społeczności, że mogę sobie tutaj dać wiele różnych uzasadnień, to go daję. Uważam, że to, to jest takie miejsce na inwencję twórczą i dlatego się tutaj bawię. Gdybym w Premier League będę chciał, żeby to były występy sportowe, jak będziemy głosowali. A tutaj chcę, żeby to były występy stricte, stricte piłkarskie, znaczy. Boże, zamotałem się strasznie. Tutaj chcę, żeby to była jakby fuzja występów, sympatii i, i, i grywalności. Wydaje mi się, że Zambo Alangisa może być grywalną kartą, czy Maggin by był? ciężko powiedzieć. No i mam tu Gnabriego, którego ja bardzo lubię. Mamy Freda, który będzie doskonałą kartą. Jeżeli Fred dostanie kartę, to ona będzie niesamowita. Raspadori może być też ciekawy. Jak mu dobrze wykręcą tempo i ten, to może być naprawdę spoko opcja. Ale ja patrzę tutaj jeszcze na kogoś takiego może mniej oczywistego. Na pewno ten zawodnik będzie miał bardzo ciekawą kartę. Już jego różne wersje widzieliśmy w tym roku. Hmm. Ale czy jest tutaj może ktoś z jakiś ten e, innej ligi, kogo bym chciał wyróżnić? O, jest Tudor, proszę bardzo, bierzemy go. E, Piłka Rakowa Częstochowa. Głosujemy tutaj patriotycznie ligowo. E, no, i zobaczmy sobie kolejnych piłkarzy. Mamy Luisa Suareza, ale to nie jest tak dobry sezon, jak w zeszłym roku. Jest Gerard Moreno. Ale powiem szczerze, czy Moreno zasługuje na wyróżnienie? Za rozgrywki ligowe, chociaż to jest tylko za rozgrywki ligowe, no bo ten Villarreal ma dwie twarze, no nie? Tą twarz europejską i twarz krajową, która wcale nie powala. Jest Alekson Lacazette, którego ja uwielbiam, jest to jeden z piłkarzy, których bardziej lubię, który jest najlepszym asystentem Arsenalu. No, ale nie wydaje mi się, żebyśmy go mogli tutaj wrzucać jakoś strasznie e, biorąc pod uwagę to też, jak Arsenal ostatnio cieniuje, że on teraz jest kontuzjowany, więc ciężko mu się będzie tutaj przebić do świadomości. Na pewno Skamakka jest piłkarzem, którego ja bym chciał tutaj. Wyróżnić, wrzucić, bo wydaje mi się, że zasługuje i sportowo, i to może być ciekawy piłkarz, chociaż to będzie karta niegrywalna raczej, no bo to jest piłkarz wysoki, to, to, jest, to jest kawał chłopa, to jest taka klasyczna dziewiątka, więc tutaj raczej mało osób zdecyduje się patrząc pod fifowym względem. Kolejny zawodnik, którego chcę dać, to jest Adeyemi, bo. Zastan bo wydaje mi się, że Liga jego nie może liczyć na Tocy. Ehm, jego do, w dodatku, to jest zawodnik, który w dodatku no może by był w jakiejś reszcie świata czy coś, ale dajemy go, dajemy a dajem jego. Ehm, to jest taki wybór, którego jestem pewny. Zachy nie chcę dawać, bo wydaje mi się, że on i tak dostanie, ale ja nie chcę na niego głosować. No ja bym zagłosował na Lakazeta, bo go lubię i nie wiem, czy tak się nie skończy. Argumentując to tylko i wyłącznie sympatią, bo, bo nie zasługuje on w porównaniu z tymi niektórymi zawodnikami, których tu widzimy. Eee, więc, więc tak zrobię. Tak zrobię, po prostu, tak jak staram się zwykle być obiektywny, tak to będzie skrajnie nieobiektywny wybór i tak zrobimy. Ale Kazet dostanie ode mnie wyróżnienie eee, i, i taką Taki prezent za to, że go po prostu lubię i że pewnie to jest jego ostatni mecz. Jego ostatni sezon w barwach Arsenalu. Chociaż wolałbym, żeby tak nie było. Zatem słuchajcie, ja e, wysyłam swój głos, chociaż wiecie co, nie wiem co się tu wyświetli, więc na wszelki wypadek. E, na wszelki wypadek kliknę to po nagraniu tego odcinka, który właśnie się zakończył. Bardzo Wam za niego dziękuję. Rozpoczynamy tocy, co prawda jeszcze um, hypu troszeczkę... Um, będzie, ten hype będzie trochę budowany dopiero przygotowaniami do tych Team of the Season, ale... Jak co roku będzie już, mam nadzieję, na zewnątrz ciepło, więc będziemy mogli wyjść na prawdziwe boiska z większą radością niż teraz było to w deszczu i w zimnie. I też przy konsoli posiedzieć trochę w tym wirtualnym świecie z kartami w Team of the Season. To jest fajne, bo jak są tocy, to już coraz bliżej wakacji, nie? Więc mam nadzieję, że wy tak samo czekacie. Mam nadzieję, że ja radzę się tak jak ja. Komentujcie, subskrybujcie i bardzo Wam dziękuję za dziś.